Archiwum Państwowe w Gdańsku, portal Dawny Tczew i Miejska Biblioteka Publiczna w Tczewie zorganizowały spotkanie poświęcone domowym archiwom, podczas którego można było uzyskać informacje, jak postępować z rodzinnymi pamiątkami i prowadzić dalsze poszukiwania. 9 czerwca obchodzony jest Międzynarodowy Dzień Archiwów, mający na celu upowszechnianie dostępu do światowych zasobów archiwalnych. Z tej okazji w Fabryce Sztuk odbyło się pierwsze spotkanie dotyczące domowych archiwów. W archiwach rodzinnych często kryją się różnego rodzaju perełki. Sami do Archiwum Państwowego nie przyjmujemy dokumentacji takiej typowo rodzinnej, znaczącej tylko dla samej rodziny, natomiast przyjmujemy dokumentację w postaci spuścizn. Czyli nie tylko walor emocjonalny, sentymentalny, ale także historyczny. Oczywiście walor historyczny jest najważniejszy tutaj, natomiast przyjmujemy dokumentację po jakichś wybitnych działaczach bądź uczonych. I taką też dokumentację mamy w naszym archiwum. Spytaliśmy Marcina Kura, dlaczego ubrane miał białe rękawiczki. Na dłoniach naszych znajduje się masa różnego rodzaju zagrożeń biologicznych dla materiałów archiwalnych i posiadamy też w sobie w dłoniach dużo wilgoci, która może szkodzić materiałom archiwalnym i prowadzić do ich zniszczenia. Oczywiście materiały archiwalne też posiadają na sobie różnego rodzaju zanieczyszczenia i bakterie, które mogą nam też zaszkodzić. Dlatego wskazane jest właśnie używanie rękawiczek bawełnianych. Czego dowiedzieli się uczestnicy spotkania? Czy coś z ich archiwów rodzinnych okazało się nie tylko sentymentalną pamiątką, lecz znaczącym historycznym dokumentem? Ja mam bardzo dużo zdjęć po babci swojej. To są takie zdjęcia, które od zawsze były w naszej rodzinie. Nasza rodzina też podczas właśnie wojny ukrywała Żyda, nie? Nas też właśnie. Takie jest historyczne nawet zdjęcie z tym Żydem, który na tym zdjęciu jest z babcią i z dziadkiem siedzi. Nie? Na zdjęciach są pradziadkowie, prababcie, jakieś budynki historyczne się pojawiają z okresu międzywojennego. Się dowiedziałem ciekawych rzeczy, na przykład, że w archiwum znajdują się telewizory. Czy faktycznie w gdańskim archiwum oprócz papierowych i pergaminowych dokumentów są przechowywane inne, na przykład telewizory? My na przykład w Archiwum Państwowym w Gdańsku przejęliśmy dokumentację w postaci telewizorów, które są załącznikami do dokumentacji, którą wytworzył Unimor w Gdańsku, firma. Są to nieodzowne załączniki do dokumentacji technicznej, prototypy telewizorów produkowanych od lat 50. do końca lat 80. Często w naszych domach przechowujemy rodzinne pamiątki, zdjęcia, dokumenty, które mają dla nas znaczenie sentymentalne, a dla historyków mogą stanowić cenne źródło do badań. Uzyskaliśmy dziś dostęp do kilkunastu skanów dostarczonych do nas przez pana Zaczyńskiego. Oprócz tego otrzymaliśmy pakiet kilkudziesięciu wyjątkowo ciekawych zdjęć pochodzących sprzed wojny z zasobów jednego z pasjonatów historii Tczewa, mieszkańca Tczewa. Jest to na pewno, będzie to materiał do dalszej analizy. Dużo możemy zyskać jako miłośnicy historii naszego miasta, ponieważ na zdjęciach jest rodzina, ale w tle może być budynek, który już nie istnieje. I dla nas to jest bardzo ciekawa informacja historyczna i duża ciekawostka. Czy spotkanie okazało się owocnym, pomimo nie najlepszej frekwencji? Znalazły się perełki historyczne. Jeden pan mieszkający w ulicy Paderewskiego, którego wcześniej ani środowisko Dawnego Tczewa nie znało, ani tych my, i pokazywał nam, jak on opracowuje zbiory, jakie ma pamiątki rodziny. Były też tam zdjęcia z okresu okupacji niemieckiej wykonane na tle mostów tczewskich, więc koledzy i koleżanki z Dawnego Tczewa są z nim w kontakcie i zapewne niektóre z tych zbiorów zostaną niedługo udostępniane publicznie online. Co należałoby zrobić, aby takie spotkania cieszyły się większym zainteresowaniem? Musimy zaangażować instytucje, które zajmują się historią Tczewa, i musimy, mi się wydaje, zrobić taką modę na poznawanie dziejów lokalnych. Jeżeli by w szkołach były wprowadzone zajęcia mówiące właśnie o dziejach lokalnych, o historii naszego miasta, wtedy takie domowe archiwa mogłyby być jakimś wartością dodaną.